Chciałem dzisiaj w tym wykładzie zahaczyć jeszcze raz o pewien aspekt tak zwanej codzienności. Jest dosyć znanym stwierdzeniem w wielu kierunkach duchowości, że jesteśmy wszyscy jednym czy jedno. Akcentuje się bardzo często jedność. W Zen ciekawym względem nie mówi się tyle o jedności, jak mówi się nie dwa. To jest takie troszkę inne zaakcentowanie, ponieważ w Zen trudno zawsze jest powiedzieć pozytywnie, co to jest, ponieważ jak coś zaczniemy mówić, to jest to, to właściwie jest to pewnego rodzaju ograniczenie już. Czyli tak zwane raczej bardziej mówienie, czym nie jest, niż stwierdzenie, co jest, ponieważ myślenie obiektywuje rzeczywistość, sugerując, że składa się ona z tego, co myślimy, że jest. To tak na wstępie. Ale teraz o co mi tak naprawdę dzisiaj chodzi, czyli taką bardziej praktyczną stronę naszego ćwiczenia. Wyjdźmy z założenia, chcąc, nie chcąc, że jest po prostu nie dwa, czyli tak naprawdę nie jesteśmy oddzieleni od rzeczywistości. To nie jest ja tu, a ona tam. Tylko jesteśmy cały czas żywą przejawem rzeczywistości. I tu jest ciekawy moment, dlaczego sasen dla nas w codzienności jest taki trudny. Zobaczcie sobie, jak rzadko w codzienności jesteśmy nieodłączeni od tego, co się właśnie w tej chwili dzieje. To znaczy się, kiedy smucimy się, smucąc się, lub przeżywamy, będąc obecny w przeżyciu tego, co się dosłownie dzieje. Rozumiecie, to jest łatwo powiedziawszy, no ja jestem jednym z tym, co jest. Ale wydaje mi się, że na dzień dobry i codziennie nie jesteśmy tak bardzo jednym z tym, co jest, tylko jesteśmy bardziej jednym w zależności od tego, co się dzieje. I nasza selekcja jest bardzo ciekawym i ważnym momentem w ogóle naszej osobowości. Być może można by powiedzieć, że nasza jednostkowość ukazuje się dzięki w większości wypadków podświadomych, lekko świadomych ruchów nie bycia jednym z tym, co się dzieje. Rozumiecie, to brzmi znowu troszkę skomplikowanie, ale na co dzień to bardzo prosto wygląda, ponieważ ty cały czas patrzysz się i mówisz, lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się, chcę, nie chcę. Tego rodzaju stwierdzenia, lubię, nie lubię, podoba mi się, nie podoba mi się, jest właśnie naszym sposobem na wybieranie, z czym mógłbym pozostać w odczuciu, a na co się zamykam. Rozumiesz, jak ja powiem, że ja cię nie lubię, czy nie chcę z tobą być, to co to tak naprawdę znaczy? Fizycznie, co to znaczy, ja cię nie lubię? Jeżeli popatrzysz dokładnie, to jeżeli ja cię lub kogoś lub coś nie lubię, to staram się nie utrzymywać tego w mojej świadomości. Ponieważ ja zwykle nie jestem w stanie zrobić coś, żeby ten ktoś lub to coś tak naprawdę znikło, chociaż niektórzy to robią, czy starają się, ale to jest zwykle troszkę zabronione, w zależności w jakiej pozycji się jest, ale to, czego nie lubimy, tak naprawdę rzadko znika. Czyli jedyna rzecz, która nam zostaje zwykle, to jest ustawienie naszej świadomości w taki sposób, aby to coś nie było w niej. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, my mamy pewnego rodzaju wpływ na rzeczywistość, ale tylko pewnego rodzaju. To jest mniej więcej tak, jak nasz wpływ jest mniej więcej jak soczewka aparatu fotograficznego. Ona może być szersza lub węższa.
postawić coś na ostro lub nie. Ukierunkować ją lekko tu lub lekko tu. Ale ona tak naprawdę nie wybiera to, co jest, tylko jest w stanie to pokazać bardziej lub mniej, lub niby w ogóle, ale przez to to coś nie znika, tylko że ja robię zdjęcie bardziej tej strony, a już nie tej strony. Rozumiecie, co dziwne jest, że nasza cała świadomość obejmuje wszystko, czy że świadomość obejmuje wszystko, ale nasz indywidualny sposób dzięki kompleksyjnym formom uwarunkowania ustawia się na lubię, nie lubię. Czy jest ustawiony na lubię, nie lubię. I każdy z nas jest właściwie, czy różnica między nami w większości wypadków polega na tym, co kto lubi, a co nie lubi. I w ten sposób się też mniej więcej dobieramy, że tak powiem, na różnych pułapach i etapach. I dlatego jest, wiesz, coś nam się podoba, komuś się to też podoba i nam jest zawsze lepiej, jak coś się komuś innemu też podoba, bo wtedy coś w nas się odpręża i nagle mamy wspólną, większą przestrzeń. A jeżeli nam się znowu wielu osobom coś jednego nie podoba, to przynajmniej mamy usprawiedliwienie dlatego, żeby to znikło. Dlatego to jest często bardzo niebezpieczne, że jeżeli w większości grupie osób ktoś lub coś się nie podoba, to wtedy członkowie tej grupy mają uczucie, że w tej chwili przynależą do tak zwanej obiektywnej wizji rzeczywistości, ponieważ wszyscy inni też to tak widzą. Z tym, że rozpowszechniona opinia czy zawężenie świadomości, rozpowszechnione zawężenie świadomości w tym samym, powiedzmy, kierunku nie jest obiektywne, tylko jest po prostu tylko rozpowszechnione. A między rozpowszechnieniem a obiektywnym jest duży skok, a jedno nie powinniśmy mylić z tym innym. Ale my zwykle bardzo lubimy być w towarzystwie ludzi, którzy układają się w podobny sposób. To daje nam pewnego rodzaju pewność siebie i możemy się w tej sferze prościej poruszać, ponieważ nic nam nie zagraża. Czy mniej. Dlatego jeżeli bierzemy pod uwagę to ryzyko, na którym buduje SSN, czyli on świadomie wie, czy my wiemy, czy już od stuleci było wiadome, czy zauważono, w jaki sposób nasz sposób bycia się kształtuje, a mianowicie chcę, nie chcę, lubię, nie lubię. I to też jest jako drugi i trzeci problem dla historycznego Buddy w stosunku do pojawienia się cierpienia. Ono się pojawia dzięki temu lubię, nie lubię, ale on nie jest podstawowym problemem. Podstawowy problem nie polega na tym, że my coś lubimy, nie lubimy, cały czas odrzucamy lub chcemy coś, czyli jesteśmy niespokojni, tylko podstawowy problem, dzięki któremu nam tak trudno jest być z tym, co jest, polega na, jak Shakyamuni to nazywa, avidya, czyli niewiedzy o tym, jak w ogóle to, co jest, jest, że tak powiem, w swym bycie zbudowane. I tutaj jeszcze raz jest istota całego naszego ćwiczenia i całego naszego wglądu w rzeczywistość, a mianowicie możemy doświadczyć, że wszystko, co się przejawia i pojawia, nie jest w sobie ani substancjalne, ani oddzielone, ani nie egzystuje samo z siebie, tylko po prostu jest przejawem kompleksyjnej interakcji rzeczywistości, czy interakcji samej w sobie. Nie ma nic dla siebie samego. To znaczy, że jak ja teraz i teraz, jeżeli ja powiem, ja cię lubię, to ja biorę ciebie jako coś odrębnego, co można mieć lub nie mieć. Ale każdy z nas ma przecież to doświadczenie, że w zależności od okoliczności ktoś jest miły lub niemiły. Wszyscy myśmy kiedyś weszli w jakiś związek, bośmy się zakochali, tylko parę miesięcy później cała sprawa wygląda znowu inaczej. Rozumiecie, bo ta osoba
nigdy nie jest stała i też uczucie, odczucie, nie ma nic stałego w tym wszystkim. W zależności od okoliczności jestem taki, 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 taki. Czy przejawiam się w ten sposób. Ale żaden z tych sposobów nie jest tym jednym prawdziwym ja. I żadna sytuacja w życiu, żaden dzień w życiu nie jest tym prawdziwym dniem. Rozumiecie? Bo dzisiaj jest ładna pogoda, wszyscy jesteśmy grzeczni, to tak powinno być zawsze. To wszystko zależy, to jest wszystko przejawia się od okoliczności i jest cały czas tylko wibrującym pojawianiem się. Jeżeli tego doświadczymy, to co się potem nazywa pustką w buddyzmie, ta pustka to nie jest brakiem czegoś, to jest tylko niestałość wszystkiego. Niestałość i nieobrębność wszystkiego. To można przeżyć na samym sobie, przeżywając niestałość i nieodrębność i w ogóle nieistotność tego, co nazywamy moją własnym ja albo moją własną jaźnią. I wtedy troszeczkę słabnie ten popęd, chcę koniecznie to i nie chcę koniecznie tego. Bo obojętnie, co byś chciał, czy nie chciał, to jest tak samo zbudowane i jest niestałe. To troszeczkę nas uspokaja i wtedy dopiero mamy większą możliwość, że jesteśmy obecni w przejawianiu się rzeczywistości. To znaczy się ją przeżywamy w sposób, w jaki ona się pojawia, a nie cały czas ingerując w nią, żeby pojawiła się lub zniknęła w nas emocjonalny, dostępny sposób. I to jest cała, że tak powiem, zagadka zarówno teoretyczna, jak i naturalnie praktyczna, ponieważ Chan, czy późniejszy Zen, wziął sobie jako punkt ciężkości nic innego, jak praktykę i życie według tego wglądu. To znaczy, jeżeli dla ciebie naprawdę rzeczywistość jest przejawem cały czas, w której nie ma odrębności, a umiejętność rozróżniania jest umiejętnością mentalną naszego bytu, ale odróżnienie nie jest równe z jak to się mówi po polsku, z odrębnością. Dlatego to jest bardzo ważne zauważyć w ogóle i doświadczyć troszeczkę, jak się buduje ta rzeczywistość tak zwanego naszego myśleniowego punktu widzenia. Że ona jest możliwa, że ona tworzy pewną formę rzeczywistości, ale to nie jest ta rzeczywistość. Jest możliwe, w niej sobie żyjemy, tylko musimy troszeczkę właśnie być uważni i przebudzić się, żeby zobaczyć, że to jest pewnego rodzaju konstrukcja. Ona nie jest zła, tylko to jest konstrukcja. I nie uważajmy, że uczestnicy w tej konstrukcji są bytem stałym, szczególnie my sami. Czyli ćwiczmy na tyle dobrze, żeby to w końcu doświadczyć, bo wtedy, tylko wtedy będzie prostsze dla nas w ogóle życie jako takie, ponieważ wiemy, że to jest, rozumiecie, że to jest z tekstury to samo. To jest tak, jakby ktoś tobie dał na przykład monetę i ty mówisz, o, biorę, a jak ktoś ci da figurkę, mówisz, nie biorę. Ale moneta jest ze złota, a figurka też jest ze złota. Tylko, że ty nie zauważasz, że obydwa są z tego samego złota, bo ci się wydaje, że tylko monety mają wartość i ta inna rzecz już nie, bo głupio wygląda jako figurka, bo mi się nie podoba. Ale doświadczając teksturę wszystkiego, co się pojawia, że wszystko, co się pojawia, jest ze złota, rozumiecie, wtedy jest trudniej odrzucić figurkę, która mi się nie podoba, bo ona sama w sobie jest z tej samej tekstury. Nawet jak w tym momencie ją uważam za brzydką. Rozumiecie, nawet w tym obrazie, czy w tej metaforze, gdyby ktoś ci podarował figurkę, która jest brzydka, ze złota, to wyjdę z założenia, że ją weźmiesz. Chociaż ci się nie podoba. Ale jak waży pół kilo złota, no to przymkniesz dwa oczy, będziesz szczęśliwa, że dostałeś jakiegoś głupiego jelenia ze złota na przykład. Rozumiecie? Dlatego
To jest ciekawy fenomen. To znaczy się, że nasze przyjęcie czegoś lub odrzucenie przy dokładniejszym poznaniu mogłoby się zmienić, chociaż na pierwszy rzut oka coś się nam podoba i nie podoba. I właśnie troszeczkę w tym kierunku idzie właśnie to poznanie rzeczywistości. A mianowicie, że my zbyt pochopnie i szybko osądzamy z punktu widzenia nauczonego, wychowanego, dyskursywnego sposobu myślenia, który dla nas jest obiektywnym sposobem postrzegania rzeczywistości. I potrzebujemy dużo czasu, żeby się przebudzić, że to ani nie jest obiektywne, ani nie jest postrzeganie rzeczywistości, tylko to jest konstruowanie pewnego rodzaju rzeczywistości. A to nie jest to samo. Dlatego tego rodzaju przebudzenie się i zobaczenie rzeczywistości jako pojawianie się i cały czas przeobrażanie się i pojawianie się, wibrujące pojawianie się i w interakcji z naszą umiejętnością myślenia też i tworzenie form jest jednym wielkim tajemniczym cudem życia. Ale nasza pochopność i brak dokładniejszego spojrzenia w to dochodzi czy powoduje osądzanie tego w sposób zbyt szybki, bo się tak nam wydaje. I wtedy to tak jakby w kinie ktoś strzelał i my zaraz uciekamy, bo może się coś stać. To tak wygląda, ale jakbyśmy posiedzieli dłużej, to zobaczymy, że to tak nie jest. Że możemy przesiedzieć i przeżyć cały film, chociaż nim strzelają, nie wołając milicji. Rozumiecie, to znaczy się, bo trzeba zobaczyć właśnie na czym to polega. A więc zobaczmy teraz w codzienności, bo to jest właściwie trudna część naszego codziennego ćwiczenia. Zobaczmy w codzienności, czy zaryzykujmy, nie teraz na chama, tylko po prostu zaryzykujmy być dłużej w dotyku z tym, co się w tej chwili właśnie dzieje. Niezależnie, znaczy rozumiecie, nie na chama, to jest nie kwestia jakaś pasywna, teraz cierpię i tam doświadczam jakieś straszne rzeczy. Nie, tylko bądźmy dłużej z jednym, żeby przeżywać to, co się dzieje i będąc dłużej jednym z tym, możemy doświadczyć, że kroki, które by trzeba zrobić, są inne niż myślimy. Popatrzcie, jeżeli ty się budzisz w domu i siadasz do stołu, powiedzmy, na śniadanie i podświadomie jesteś zamknięty, czy czytasz coś, czy wracasz później do domu, to być może jest to znak, że w jakiś sposób ci jest trudniej obcować na przykład z tą osobą, z którą w tej chwili współżyjesz. Ale z różnych względów nie jesteś w stanie, czy nie masz odwagi się temu dokładniej przyjrzeć, czy przejrzeć. Teraz zobacz, co by się stało, gdybyś naprawdę siedział, czy siedziała przy stole z tą osobą, którą siedzisz. Nie broniąc się psychosomatycznie, czyli zamykając się, czy myśląc o czymś innym, czy zatapiając się w komputer, w gazetę, czy cholera wie co. Bądź bardziej obecny w tym, co robisz. I zobaczysz coś, co to z tobą zrobi. Sytuacja i obcowanie z rzeczywistością, w cudzysłowie, samo z siebie poda ci następny krok. Rozumiecie, gdybyśmy byli bardziej jednym z tym, co robimy. Wychodzę z założenia, że wiele rzeczy nie moglibyśmy zrobić, a wiele rzeczy zrobilibyśmy. Rozumiecie, my tylko możemy pewne rzeczy robić, ponieważ je robimy mechanicznie i nie jesteśmy obecni w akcie tego, co się dzieje. Najprostszym przykładem dla tego jest nasz sposób myślenia docelowego. To znaczy, że my stawiamy sobie różnego rodzaju cele i to, co robimy, jest tylko środkiem do tego celu. Co usprawiedliwia fakt, że na przykład nie jesteśmy w tym obecni, no bo to jest tylko środkiem. Tak naprawdę życie zacznie się dopiero wtedy, jeżeli.
I to jest jednym z bardziej ciekawszych kryteriów w ogóle dla jakości naszego życia. A mianowicie, zobacz, ile procent z tego, co ty dziennie robisz lub nie robisz, jest celem samym w sobie, a nie środkiem do czegoś innego. Rozumiecie, to jest zupełnie inna jakość życia. Czytasz książkę, bo musisz zdać egzamin, czyli cel jest zdanie egzaminu, a to cię guzik interesuje, czy ją czytasz, bo lubisz, bo coś ci to daje, bo jest jakaś interakcja żywiołowa w tym wszystkim. Jesteś przy biurku, jesteś w miejscu, w którym jesteś, bo jesteś, robisz, ponieważ cała to robienie jest już, że tak powiem, esencjalne, czy to wszystko jest tylko po to, żeby zarobić pieniądze? A te pieniądze są tylko znowu po to, żeby sobie coś kupić, a to kupienie tego jest znowu po to, żeby na przykład komuś coś pokazać, albo żeby, rozumiecie? I mamy całą serię często, środek po. Tragizm tego sposobu życia polega na tym, że nigdy on nie może być satysfakcjonujący, ponieważ cały czas żyjemy w przez nas stworzonej pustce i braku. Dopiero będzie, jak. A to, co robię, jest tylko krokiem do czegoś, co kiedyś być powinno, ale jeszcze nie jest. Rozumiecie? Dlatego zresztą ostatnio czytałem taki dosyć ciekawy artykuł, nie wiem, czy to widzieliście, w Szczepana Twardocha, tego pisarza, który właśnie powołując się na Emilia Ciorana, to jest taki dosyć znany rumuńsko-francuski filozof i aforysta, mówi, że pewne monoteistyczne kierunki postrzegania rzeczywistości, czyli żydostwo, chrześcijaństwo, stworzyło koncepcję linearnego myślenia i przyszłości jako docelowości. Jest coś podobnego, co ja parę lat już kiedyś też mówiłem w naszych tejszo, że w tych wielu religiach mamy to tak prawdziwe i esencjalne kiedyś i dopiero po śmierci, ale nie tu i teraz. I nawet w naszym świeckim czy laickim podejściu do rzeczywistości, w wielu naszych firmach i w życiu codziennym cały czas też mamy proces życia na jakąś lepszą przyszłość, poprawienia czegoś, żeby kiedyś było lepiej. Rozumiecie, cały czas mamy docelowość i jakość jest dopiero kiedyś, a nie teraz. I dlatego zapraszam Was troszeczkę, bo to jest, ja wiem, sam po sobie, to jest bardzo ryzykowna zabawa wziąć na serio fakt przeżywania obecnie, co się dzieje, bo sam fakt bycia obecnym w tym, co się dzieje, prawie zawsze zmusza nas do czynów, które w naszych mentalnych planach nie są zbyt fajne. Rozumiecie, nasza główka ma tendencję do stałości, żeby było, wytłumaczy sobie to wszystko, no bo ja jeszcze jestem z nią albo z nim, no bo wiesz, no bo jeszcze dzieci są małe, no to jeszcze 10 lat, no bo rozumiecie? Albo jeszcze jestem samotny, no bo wszystkie kobiety są głupie i faceci też są do kitu i mamy do wszystkiego jakieś wytłumaczenie. No i jeszcze będę w tej pracy, no bo to jeszcze tylko 15 lat do emerytury. Rozumiecie? To jest fajnie, to jest jeszcze tylko 15 lat. My już mamy w głowie tak to wszystko zaplanowane, że jest wiadomo, ja te 15 lat jeszcze przeżyję i dopiero potem się zacznie życie. Tak jakbyś był naprawdę na 100% pewny, że te 15 lat, że ty jeszcze w ogóle jutra dożyjesz. Rozumiecie, to jest tragikomizm, w jaki sposób my sobie wszystko tak układamy, żeby nie było jakiejkolwiek zmiany, która dla naszego poczucia niestałości, nieprzeżytej niestałości, jest dosyć dużym zagrożeniem. I dlatego nasze całe gadanie potem o jedności, bycie jednym z tym, co jest, to jest wszystko fajnie, póki chodzi o kwiatki w doniczce i takie inne rzeczy. Ale jeżeli weźmiemy się na bardziej konkretne życie, to jest guzik z jestem z jednym z tym, co jest. Cały czas nastawiam to życie, żeby było tak, jak ja chcę, jak niby być powinno dla mnie lub dla grupy, w której ja jestem członkiem i która mnie stabilizuje. Ale
jakby to powiedzieć, przygoda życia wynikałaby o wiele bardziej szybko i dosłownie, i też o wiele bardziej, że tak powiem, ucieleśniona dzięki temu, że ją przeżywamy. Rozumiecie? I to wtedy jest, wolność nie polega na tym, że ja robię co chcę, tylko że ja robię to, co chcę być zrobione, co chcę być przeżyte. A to jest dosyć duża różnica. Ja jestem wolny od własnych planów, w sensie co być powinno, i mogę po prostu w końcu żyć to, co chcę być przeżyte. I to jest bardzo ciekawy i bardzo duży i bardzo bolesny konflikt dla wielu z nas. I dlatego jesteśmy często strasznie pozamykani, broniąc się przed setkami historii, przed setkami rzeczy, które pojawiają się w rzeczywistości, bo wydaje nam się, że i tak wiemy, dokąd to doprowadzi, i tak wiemy już na dzień dobry, co jest dobre i złe, i tak wiemy, co być powinno, i tak wiemy, jak życie powinno być, i tak wiemy, co ma być za 10 lat, i tak wiemy, dokąd mamy dążyć, i wszystko już wiemy. Rozumiecie, tak w naszym, już wiemy, tak zresztą wiele grup jeszcze wie, co będzie i po śmierci, i w ogóle wszyscy już wszystko wiedzą. To jest w ogóle pytanie, po cholerę w ogóle żyć. Rozumiecie, w tych wszystkich ja już wiem, o co tu naprawdę chodzi w życiu, możemy sobie to w ogóle życie zaoszczędzić. Lepiej w ogóle nie wyjść z domu, kupić sobie coś jeszcze do zamrażalnika, posiedzieć i przeczekać to wszystko, no i jakoś tak. Rozumiesz, bo po co? Jak już wszystko wiemy, nawet nie tylko na wyrost, tylko też i poza śmiercią. To jest pewnego rodzaju tragizm w tym wszystkim. Dlatego jeżeli chcemy przeżywać życie, to nie ma innej drogi, jak przestać się przed nim bronić. Jeżeli chcemy się przestać przed nim bronić, to że jesteśmy nadzy, w bezpośredniej kontakcie z tym, co się dzieje, biorąc pod uwagę to, co się dzieje i patrząc się, jaki następny krok z tego się wywodzi. I wtedy moglibyśmy ćwiczyć naszą elastyczność, jak i odwagę robienia go. Ale tego rodzaju ćwiczenia prawie że w naszych szkolnictwach i edukacji nie mamy. To, co my mamy, to jest raczej zmuszanie życia, by było takie, jak my sobie to w różnych kolektywnych grupach, którego jesteśmy członkami, wyobrażamy. Czyli w zależności, gdzie jesteś troszeczkę zadomowiony z różnych przypadków, tak starasz się robić to życie, czyli cały czas masz twój fokus na to, co w twojej grupie i w twojej osobowości pasuje. Ktoś chce być bogaty, to widzi tylko możliwości, gdzie może zarobić i gdzie może stracić. Ktoś chce nie być samotny, to widzi tylko możliwości, z kim mógłby być albo z kim nie mógłby być. Rozumiecie, to zależy, co chcesz, to tak sobie to zawsze ustawisz twój mikroskop osobisty, żeby najwięcej z tego wpadło, a najmniej z tych wszystkich innych rzeczy. I każdej z tych grup wydaje się, że ich sposób postrzegania jest jedyny i prawdziwy, bo zawsze coś na tą wędkę znajdą. Dlatego przebudźmy się, czyli jak już ćwiczymy, to ćwiczmy na tyle, żeby uświadomić sobie tego różnego rodzaju aspekty, bo one mają cholernie dużo do czynienia z naszym sposobem codziennego bycia. I nie mamy innego życia, i nie mamy innych chwil. I znowu tak dużo nam tego nie zostało. Czyli to nie ma co przesuwać cały czas na jutro, pojutrze i na kiedyś indziej, dopiero jak będzie to i to, to wtedy zacznę. My cały czas jesteśmy na wizji, że tak powiem. Jest cały czas premiera, nie ma próby. I to musimy sobie uświadomić, że my cały czas jesteśmy na wizji, jest cały czas bezpośrednio i to wszystko cały czas jest na serio. My nie ćwiczymy na później. To, co teraz zrobisz, to teraz zrobisz i już nigdy indziej więcej. Jutro będziesz nie robił to samo, tylko coś innego. Być może podobne, bo nasz sposób rozróżniania nie jest taki szczegółowy, ale to będzie znowu coś nowego. Ty na nowo siądziesz do komputera, a nie znowu w to samo. Rozumiecie, to jest wszystko świeże i nowe. Możesz zrobić krok na prawo i na lewo, a nie, że musisz i trzeba. To sobie wmawiamy. Dlatego ja to rozumiem naturalnie, że działamy też dzięki pewnych regułkach, stałościach i tak dalej. To wszystko nie jest problem, ale bądźmy świadomi, że myśmy sobie to wymyślili.
że to myśmy sobie ułożyli tak, bo nam się z różnych względów wydaje, że tak mogłoby być lepiej, ale nie zawsze jest. Czyli patrzmy się dokładniej, przeżyjmy dokładniej, zaryzykujmy bycia bliżej tego, co się dzieje, bo to jest źródło życia. I odpowiedzi na następne kroki nie znajdują się w główkowaniu tylko i wyłącznie i porównywaniu tego, co nam emocjonalnie pasuje, tylko wychodzą i wywodzą się z samego życia. Rozumiesz, ty możesz sobie szukać czy uciekać jak chcesz, ale życie ci przedstawia możliwości, inne osoby lub też i nie. A nie tylko, bo ja chcę i będzie. Rozumiecie, to jest kwestia przygody życia, a nie tylko podsumowania sobie życia do naszej mniej lub bardziej świadomej woli i wyobrażeń o nim. A więc ten skok w tą codzienność warto poćwiczyć. I zobaczcie sobie teraz w tym czasie, kiedy znowu mamy taki lekki lockdown, czy to jest w tym roku troszeczkę spokojniej, jesteśmy zmuszeni właśnie nie, żeby robić mniej i to straszne jest, tylko ciekawie możemy to też wykorzystać, ponieważ jest troszeczkę być może mniej ruchów zewnętrznych i możemy przez to, czy dzięki temu być dłużej przy tym, co się dzieje i sprawdzić, jak to jest. Jak to jest być w domu? Jak to jest robić to, co robię? Jak to jest być dłużej z tą osobą, z którą siedzę? Jak to jest budzić się samemu albo z kimś, albo konkretnie z tą osobą? Jak to jest budzić się czy iść spać tak, tu w tym miejscu, a nie w innym? Dlaczego ja cały czas myślę o czymś innym? Dlaczego będąc w tym mieszkaniu chcę mieć inne? Poczujcie to, co się tutaj dzieje tak naprawdę. Czyli bądźcie dłużej z tym, co jest. Bo nie ma innego momentu i to życie właśnie się dzieje tak, tu i teraz, a nie kiedyś i potem. Dlatego tu każdy indywidualnie jest zawołany, żeby po prostu w końcu zająć się w sensie otworzyć się i przeżyć to, co się z tobą i wokół ciebie dzieje konkretnie, bo to jest te życie, które żyjesz, twoje życie i ty w tym jesteś. I nie porównuj się cały czas do innych i nie myśl, że kiedyś inni mają lepiej, bo oni mają to, co akurat tobie w tej chwili brakuje. Być może, że mają to, co w tobie w tej chwili brakuje, ale mają też całą resztę innych rzeczy, które byś nigdy nie chciała, ale to wszystko tylko można mieć razem, będąc ich życiem, a nie twoim. Rozumiecie, znam kupę ludzi, którzy zazdroszczą innym, bo mają dużą kasę, a mam znów kupę ludzi, którzy mają dużą kasę i zazdroszczą innych, którzy jej nie mają, ale mają za to coś innego. Rozumiesz, to się nigdy nie kończy taka zabawa tych wiecznych porównań, także kiedyś w końcu moglibyśmy się kapnąć, że być może nie tędy całkowicie droga, a więc otwórzmy się na to, co się dzieje i dajmy się poprowadzić życiu w kierunku, w które ono chce, a jest to cały czas jedna wielka święta tajemnica tego, co się żyje, jak chce być przeżyte i do czego to prowadzi. My tego tak naprawdę nie wiemy. I my nie panujemy nad tym wszystkim. Ale gdybyśmy być może troszeczkę bardziej się otworzyli, mielibyśmy mniej problemów, które mamy, być może mielibyśmy inne pytania, ale też i inne odpowiedzi i inny sposób przeżywania, który być może by nam i usatysfakcjonował więcej tą naszą chęć życia i też i chęć odpoczynku. A więc w tym sensie życzę nam też i przyjemnych grudniowych dni. Jest możliwość teraz do dyskusji lub pytań. Jeżeli ktoś chce, to proszę sobie włączyć czy dać znać Dawidowi i albo on wam włączy, albo sami możecie włączyć mikrofon i wtedy jesteście na wizji. Hej, słyszycie mnie? No, słyszymy. Dzięki, Aleksander, ożywiłeś mnie tym wykładem. Spędziłam ostatnio kilka dni w domu przed komputerem, bo tam mam studia. Tak sobie właśnie ostatnio przeczytałam taką zabawną rzecz, że no, większość ludzi umiera w wieku 25 lat, czekają tylko z resztę życia z własnym pochówkiem. Ja pracuję w przedszkolu z dziećmi i mam wrażenie, że to już się wtedy zaczyna ta cała bajka właśnie z tym przygotowywaniem do jakichś kolejnych etapów, które przyjdą i nie wiem, miałyby być jakoś lepsze.
to już ja pracuję w niemieckim przedszkolu, więc jest trochę lepiej, nie ma takiego ganiania tych, takiego ostrego jakiegoś przygotowywania do szkoły, jako do takiego super jakiegoś wydarzenia w życiu, albo uczenia czytania, czy czegoś takiego, ale są też takie właśnie momenty, gdzie pamiętam jeden chłopczyk raz nie chciał brać udziału w przygotowywaniu do tak zwanym forszule, czyli to taka zerówka, przygotowanie do szkoły, no i moja koleżanka, którą zresztą bardzo lubię, powiedziała mu, no wiesz, ja też muszę robić rzeczy, na które nie mam ochoty, na przykład muszę przychodzić do pracy. No i to właśnie tak się chyba zaczyna to właśnie odkładanie życia na później. Ona się już zwolniła, ale są też inni, którzy tym dzieciom czasami też tak życie, że tak powiem, utrudniają i za wszelką cenę, no one nie są takie na szczęście łatwe, ale też uprzykrzają dzieciakom po prostu życie. Jakby no, dyscyplina jest ważniejsza, nauka i tak dalej. No, każdy z nas to przechodził, wiemy o co chodzi. No jest tak, wiesz, żyjemy właśnie w takiej bardzo kolektywnej mentalności. Właśnie to, co mówiłem. Także no niestety tak troszkę jest, dlatego nasz trening jest taki trudny. Czy w ogóle ten trening duchowości prawie we wszystkich kulturach jest strasznie trudny. Nie, bo to, o co chodzi, jest takie trudne lub odległe, tylko że walczymy z nawykiem. A to jest najtrudniejsza historia dla nas. Nawyk po prostu. Siła nawyku jest straszna. I to jest naprawdę strasznie bolący problem. Cześć, miałabym pytanie. Można? No, można. Super. W kontekście tego, co powiedziałeś, Aleksander, żeby nie planować, żeby z tego zrezygnować, żeby właśnie docenić tą chwilę obecną. Ale jeśli pojawia się taki moment w życiu, że właśnie czujemy, że chcemy coś zmienić, dlatego, że jakby czegoś nam brakuje, ale bardziej gdzieś to może wynika z jakiejś potrzeby rozwoju, pójścia inną drogą. I jak to pogodzić z tym, co mówiłeś, żeby nie planować? Czy to jest w ogóle do pogodzenia? Ja jestem w ogóle świeża, jeśli chodzi o Zen, więc może moje pytania są jakieś, nie wiem, oczywiste, ale że tak powiem, dzisiaj pierwszy raz smakuję. No dobrze, wiesz, zobacz sobie, są dwie różnice. Jedna różnica polega na tym, czy jeden sposób podejścia jest ten nasz klasyczny, czyli ty sobie robisz jakiś plan, jakieś wyobrażenie i chcesz, żeby rzeczywistość jakoś temu odpowiedziała. I na przykład ja chcę być z kimś, bo jestem sam, czuję się jakoś niedobrze i wydaje mi się, że, i teraz to jest cały problem, jak ja sobie wyobrażę kogoś, naturalnie wyobrażam sobie kogoś na tyle, że wyobrażając go sobie, mam fajne odczucie. I wtedy wydaje mi się, jak będę go miał na serio, czy na rzeczywiście, to już w ogóle będzie fajnie. I teraz ja chodzę i szukam tego kogoś, kto odpowiada mojej wyobraźni. Bo musi odpowiedzieć na bo miarą jest uczucie, które powstało w stosunku do wyobraźni. No ale rzeczywistość jest jaka jest. To znaczy się, my wiele osób po prostu puścimy, bo oni nie odpowiadają naszej wyobraźni. Co ciekawe, ale często z tymi osobami, które sobie wybieramy, też jest do kitu. A z drugiej strony często z ludźmi, którymi się spotykamy, jest zupełnie nieźle, gdybyśmy przy tym dłużej zostali. Ja chcę przez to powiedzieć tylko, że nasz sposób podchodzenia do rzeczywistości, w sensie ja mam plan i tak powinno być, to nie jest jedynym i być może nie najlepszym sposobem.
Rozumiesz, ponieważ jeżeli jesteśmy bardziej blisko tego, co się dzieje, to po prostu cały czas czujemy, przeżywamy i ćwiczymy się w różnego rodzaju esencjalnych aspektach ucieleśniającego się życia. A to jest inna szkoła niż robienie sobie cały czas makiet myślowy. Rozumiesz, to jest zupełnie coś innego. I dlatego to jest dla nas niekiedy bardzo trudne. Na przykład jest też wiele osób, którzy uczą się języka i uczą się najpierw gramatyk i tak dalej i dopiero jak wszystko im się to w głowie na tyle poukłada, zaczynają mówić. Ale mimo to będą robili błędy, bo tak szybko tego się im nie ułoży. Muszą mieć praktykę mimo to. Potem się wstydzą i tak dalej. Potem jest grupa ludzi, która uczy się po prostu jakoś krok w kroku z praktyki i robią błędy, ale mówią cały czas i się komunikują. Tak? Rozumiesz, można podejść bardziej organicznie lub bardziej myślowo do tego wszystkiego. I w zasadzie byłoby większe ryzyko w ogóle, żeby nie zrobić, możemy sobie zrobić pewnego rodzaju plany. To nie jest zabronione, to nie o to chodzi. Tylko bądźmy świadomi tego, że życie nie trzyma się naszych planów. To znaczy się, jak coś nie jest tak, to nie znaczy, że życie jest do dupy, tylko że nasze plany są do dupy. A nam się wydaje, że życie jest do dupy, a uważamy, że nasze plany są dobre. Już to wam często mówiłem, ale ponieważ jesteś nowa, ja pamiętam raz, to było takie fajne przeżycie, jak byłem w czasach z córkami i mała wtedy zawsze chciała mieć plany. Co dzisiaj robimy? I to miało być tak zawsze od do, potem to, potem to, potem to. Nas to z dużą cały czas wkurzało, ale pewnego dnia powiedzieliśmy, dobra Kasia, dzisiaj ty robisz plan i my się trzymamy twojego planu. No i sobie tam poukładała plan, po śniadaniu robimy to, potem robimy to i tak, 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 tak. I cały ten dzień był po jej planach. No i wieczorem przy kolacji siedzimy i mówi, no i Kasia, jak było? Wszystko według planu. Mówi, tak, wszystko było według planu, tylko plan był do dupy. Rozumiesz? To znaczy, też nie było lepiej względnie do tego, jak ona sobie to wyobrażała, że jak będzie według planu, to będzie dobrze, rozumiesz? Zobaczcie sobie, ile rodziców kiedyś, dzisiaj jest troszeczkę, ale mimo to byśmy jeszcze chcieli, żeby dzieci jakoś tam na przykład tak żyły, jak nam się wyobraża, żeby mogły, powinny żyć, żeby były szczęśliwe. To jest bardzo ciekawy eksperyment, bo nam się wydaje, że my wiemy, na czym polega szczęście. Tylko oni, kuźma, nie chcą. I my się cały czas wkurzamy, że oni, i nam się wydaje, że oni nie chcą być szczęśliwi, ale tak naprawdę to oni nie chcą żyć tak, jak my chcemy, żebyśmy oni żyli. Ale tego nie widzimy. I to jest bardzo ważny moment, że nam się wydaje cały czas, że życie jest do kitu w porównaniu do naszych planów. Propozycja jest bardzo prosta. Zmień plan, a nie życie. Trzymaj się bardziej życia niż planów. Rozumiesz, bo one są silniejsze. Mm-hmm. Także dajdziesz, według mnie, w różnych kwestiach, prywatnie czy zawodowo, zajdziesz dalej, jak się trzymasz życia, a nie planów. No tak, ja mogę teraz z własnej perspektywy powiedzieć, że jestem po dużych zmianach, tak prywatnie i zawodowo, ale puściłam rzeczom, niech się dzieją. I rzeczy zadziały się same. Jakby nie ingerowałam w to, nie kreowałam specjalnie tej rzeczywistości. I muszę powiedzieć, że chociaż na przykład w pracy dalej jakby dużo pracuję i jakby obowiązki są nowe i tak dalej, ale zaczęłam właśnie dostrzegać tą radość w tym, żeby robiąc coś, jakby mimo wszystko starać się być, czerpać z tego jakąś radość, tak? Właśnie nie odkładać tego, to co mówisz, to tak gdzieś naturalnie do mnie przyszło. Stąd też to pytanie właśnie, jak w kontekście jakiejś dużej zmiany, jak przeprowadzić, żeby nie planować. Może to właśnie też pozwolić gdzieś tam sercu, tak? Niech to ono dyktuje, niech jakby nasze czucie. Nie, to nie jest, że mamy jakieś inne że tam serce czy jakieś inne części ciała tam niby coś lepiej wiedzą. Życie jest zbyt kompleksyjne, żeby je zaplanować.
No już same matematycznie wiemy, że 3-4, przy 3-4 niewiadomych liczba możliwości zaczyna być nieskończona. Rozumiesz, my nawet do dzisiaj przy tych wszystkich satelitach zwykle nie jesteśmy w stanie tak naprawdę przepowiedzieć pogodę, chyba że jest taki stały, jakiś wyższy niż, że to jest dosyć jasne. Ale jak troszkę się zacznie ruszać, to zaczynają się jaja i już nie jesteśmy w stanie tego naprawdę przewidzieć na dłużej niż parę godzin do przodu. No, bo jest za dużo, a nasze życie składa się z setek tysięcy, jak to się mówi, interakcji. I dlatego jest możliwe, bo to jest część naszego sposobu bycia człowiekiem, że sobie robimy jakiś plan. Tylko tak jak mówię, ty popatrz się, czy mapa pasuje do terenu, a nie teren do mapy. Rozumiesz, jak GPS pokazuje w samochodzie, że masz skręcić w prawo, a tam jest kuźwa mur, bo go zbudowali akurat w nocy, no to jedź ulicę dalej, a nie wal w ten mur. No. Rozumiesz, a nasza główka to jest pewnego rodzaju GPS, no. Pewnego rodzaju mapka, to jest skrót rzeczywistości i teraz nam się wydaje, że to jest ta cała rzeczywistość, ale to jest taki skrót jej, że tam jest tylko kilka punkcików, żebyśmy się mogli zorientować. A jak pójdziesz tą mapą świata na spacer, no to zobaczysz, dokąd dojdziesz. No. Patrz się na podłogę też, na ścieżkę, na pogodę, na wszystko inne, a nie tylko na mapę. No. Może ja słówko dodam, że plany są po to, aby je zmieniać. I w momencie, kiedy zrozumiałam, to zupełnie inaczej odbieram właśnie zmianę obranego. Też mam plany krótkoterminowe, długo, ale nie, zupełnie się nie denerwuję, jak właśnie dochodzi nowy element, zmieniam ten plan. Szczególnie fajne są plany długoterminowe. Czy ktoś jeszcze ma jakiś plan? No to już nie planujcie sobie fajnych świąt, bo jak to się rypnie znowu. Cześć, jeszcze jeżeli ja bym mogła się podzielić. Słychać mnie? No, słychać. Teraz nie słychać. Okej. Mogę mieć słaby internet, bo jestem na kawie. Okej. Ostatnio wyszłam biegać. Kiedyś byłam lekkoatletką, więc to bieganie było takie mocno ściśnięte z wynikami. Nie słyszę cię. Z ile przebiegnę, jak szybko. Natomiast miałam kontuzję i nie biegałam i ostatnio sobie znowu wyszłam pobiegać i no jak wyszłam pobiegać, jak wróciłam, no to oczywiście tutaj partner się pyta, to jak długo biegałam, jak szybko, czy zaczynam trenować, a ja tak w sumie nawet nie wiem, ile przebiegłam, nawet nie wiem, jak długo przebiegłam, po prostu wyszłam dla samej czystej przyjemności biegania, nie dla jakiegoś tam treningu, nie z jakąś intencją, tylko po prostu dla czystej przyjemności, żeby się przebiec. Ale tak w sumie jak mu odpowiedziałam na to pytanie, to tak się złapałam na tym, że w sumie to no, cały czas gonię za jakimiś swoimi tam przyjemnościami. Może już w tym nie ma właśnie jakiegoś tam dalszego celu, że coś po coś, ale jakby dalej jest takie po prostu gonienie za przyjemnościami i tak sobie pomyślałam, w sumie tak do mnie to przyszło, takie odpuszczenie, bo jak to zobaczyłam, to ta przyjemność już nie była tak przyjemna i tak sobie pomyślałam, czy można coś robić po prostu dla doświadczania nieprzyjemności. No i coś tam popróbowałam i tak naprawdę ta nieprzyjemność, kiedy tak na to popatrzyłam po prostu,
czysto, to przyjemność wcale nie była przyjemna, a nie przyjemność nieprzyjemna, tylko po prostu samo doświadczenie było o takie, jakie było. I tak jakby moja wola jakaś tam wewnętrzna, taka, że właśnie coś muszę, że mam jakieś plany, się rozluźniła. Ale tak właśnie jeszcze a propos tej niewiedzy, to tak właśnie ciężko mi w ogóle podjąć jakieś decyzje ostatnio, bo tak sobie uświadamiam, że po prostu nic nie wiem i wręcz mówienie, że nic nie wiem, jest ogromną arogancją, więc co ja w ogóle mogę powiedzieć, to jest nonsens. No nie, wiesz, to nie chodzi tak, wiesz, żeby uważać, żebyśmy bipolarnie, nie, czyli czarno-biało nie podchodzili, no albo, tak, albo. Po prostu, wiesz, jeżeli szukamy przyjemności, to zwykle szukamy powtórki uczucia, które już znamy. I to jest często trudne i nudne z biegiem czasu. Ponieważ, wiesz, skala naszego odczuwania ma, no, ona jest jaka jest, ale my w pewnym sensie nie będziemy przeżywać coś nowego, tylko w innych kontekstach. Mhm. I one są prostsze i one się ukazują i przeżywanie jest prostsze w bezpośredności właśnie nie uciekanie od tego, co się dzieje, bo to jest przeżywanie. A tak cały czas tylko mamy, wiesz, jakąś miarkę przeżycia tego, co kiedyś było i chcemy, żeby to się powtórzyło. Ale to zwykle nas niezbyt satysfakcjonuje tak naprawdę, ale daje nam pewnego rodzaju pewność. Z tym, że te przerwy między jednym przeżyciem a drugim mogą trwać i nawet parę lat. I to szkoda, bo wtedy czekamy na powtórzenie się pewnego uczucia, które już kiedyś było fajne. Na przykład weź sobie zakochanie. Wiele osób czeka na pewnego rodzaju uczucie w stosunku do innej osoby, które ma być sygnałem rozpoczęcia na przykład jakiegoś tam związku albo coś takiego. Nie pojawi się to, no to są sfrustrowani. Ale jest cała inna skala możliwości bycia ze sobą czy przeżywania tam wspólnie jakichś tam momentów różnych. I pewnego uczucia pojawiają się w różnych warunkach i w różnych momentach, niezależnie od tego, jak my to cały czas myślimy, że powinno być akurat teraz tu. Rozumiecie, my sobie wyobrażając wszystko czy planując, blokujemy rzeczywistość. To jest tak samo, jak ja bym czytał najpierw książkę kucharską, a potem otworzył lodówkę. Rozumiesz, jak ja najpierw przeczytam recepty w książce kucharskiej, to sobie wyobrażę różne rzeczy, otworzę lodówkę, tam kuźwa nic, połowy rzeczy brakuje. I teraz mam braki ze względu na to w porównaniu, co ja sobie wyobrażam i powinno być. Jak ja najpierw otworzę lodówkę, to wiem, co jest i mogę z tym się najeść i nie zawsze muszę otworzyć książkę kucharską, albo mogę mówić, na co mogę z tego innego wymyśleć, niż jest. Znaczy, nim zrobimy ostatnio, ale z tym, co jest. I jesteś mniej sfrustrowana i się najesz i jest wszystko okej. Okay. Przeczytasz ale jakąś super książeczkę i otworzysz potem lodówkę, to masz problem. Zwykle. Rozumiesz? I tak samo mamy sobie wyobrażenia, jaki on lub ona być powinna. No i potem otwierasz drzwi, no i jest kto jest. No. I zwykle ten ktoś może być bardzo fajny, tylko ci nie pasuje do twojego wyobrażenia, jak niby tam być powinien. No. Ale większość z nas zwykle wchodzi... Przepraszam, związki z ludźmi, którzy są cudowni, tylko kurczę, z dziwnym zbiegiem okoliczności za parę tam miesięcy czy lat to się jakoś zmienia. No. I to jest też, rozumiecie, fenomen. No. Przeprowadzamy się do mieszkania, czy idziemy do pracy, która najpierw jest super, ale za rok siedzimy tam przed tym komputerem tak samo, jakśmy siedzieli w tej poprzedniej. No. Natomiast jeśli to mieszkanie za rok znowu jest za małe, ciasne i gdzieś obok jest, znowu, wszędzie gdzieś obok jest coś lepszego. Dlatego uważajmy troszeczkę na sposób naszego postrzegania rzeczywistości i myśli, bo one do każdej sytuacji wymyślą coś lepszego i coś gorszego. A nam wydaje się, że trzeba to jedno uniknąć, a to drugie chcieć i będzie lepiej. Ale tak funkcjonuje nasza łepetynka. I to nie jest zawsze tak. najlepsza latarnia morska, że tak powiem. Tak jak właśnie powiedziałeś, najlepiej po prostu uwolnić się od samego siebie, od być wolnym od tego, co chcemy. Trzymajmy się bardziej tego, co się dzieje,
Porównujmy nasze myśli do tego, co się dzieje, a nie to, co się dzieje do naszych myśli. To już by wystarczyło, wiesz? Przynajmniej tak na dzień dobry. Dziękuję. Proszę. Dobry wieczór. No, cześć. Czy mnie słychać? Ja tylko chciałam jeszcze zapytać w kontekście planowania bądź nieplanowania, a wychowania dzieci, bo oczywiście jest czymś innym, wiesz, jak jest niespełnione, żeby dziecko szło do szkoły muzycznej w związku z tym, jako taki przykład kolokwialny. Natomiast to w przypadku, jeżeli z jednej strony są jakieś... Nie słyszę cię. Mam przerywania w twoim pytaniu. Nie słyszę cię. Obowiązki, tak? Nie słyszę. Aha. No jeszcze raz, powtórz pytanie. To może coś z internetem, a w tym momencie, czy nie? Teraz tak. Okej. Okay. Czy teraz mnie słychać? Tak. W porządku. Chodzi mi o etap bycia odpowiedzialnym za wychowanie dziecka, które jest jeszcze młodym człowiekiem. I wyobrażenia to jest jedno, tak? Plany na jego życie i tak dalej, bo wiadomo, że jak już usłyszeliśmy, te plany po prostu się nie realizują i są nawet pewnego rodzaju przemocowością wobec dziecka. Jak w to wszystko wpleść takie codzienne obowiązki, które też mogą być kompletnie nie po planach tego dziecka? No słuchaj, wiesz, no to jest trudna zabawa, ale ja myślę, że... Bo to jest ten proces wychowania. No tak, nie? Tylko że z doświadczenia, wiesz, dzieci, wydaje mi się, po sobie, patrząc się i po moich, patrząc się, one bardziej reagują na to, jak ty to robisz, niż co ty mówisz, że masz zrobić. One się patrzą dokładnie, jak ty to robisz. Jak jest zbyt duża rozbieżność między tym, co ty robisz, a co byś chciała, żeby oni zrobili, to zaczynają się jaja. Znaczy się, na przykład jak ty jako rodzic uważasz, że chcesz pomóc twojemu dziecku, żeby było szczęśliwe i wiodło fajne życie, a ono czuje, że twoje takie nie jest, to już masz problem. I to dosyć duży. To znaczy się, jak chcesz dziecku dać przykład, czyli wychować je do szczęścia, to musisz sama być szczęśliwa. Jak ty nie jesteś, to będzie ci bardzo trudno dziecku, które ma dobre wyczucie na to, co tak naprawdę się dzieje, wmówić, że to, co mówisz, prowadzi do szczęścia, bo tego sama nie potrafisz. I on traci interes. Rozumiesz, o co mi chodzi? Dlatego ja uważam, że przy wychowaniu dzieci najważniejszym momentem jesteśmy my jako rodzice, nie oni. Żebyśmy byli autentyczni w stosunku do tego, co naprawdę mówimy. Jak to nas mniej dotyczy, a chcemy, żeby oni to zrobili, to uważam, że mamy przechlapane. Ja ci dam taki przykład a propos szkoła muzyczna. Moja mama pochodziła z bardzo, bardzo, bardzo biednych rodziny, sytuacji. Jej marzeniem było granie na pianinie, co nie mogła zrobić w życiu. Potem pracując, bardzo dobrze zarabia i tak dalej, i sobie wymyśliła, że to dla mnie powinno być dobre. No i wymyśliła sobie, że ja będę chodził do szkoły muzycznej. A ja jej powiedziałem, mając lat 6, że ja nie pójdę do tej szkoły. Ona powiedziała, no, że tu musisz, bo to ta, 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 ta. I teraz zabawa polegała na tym, że ona mnie odprowadzała do szkoły, ja wchodziłem do szkoły, wychodziłem przez okno albo tylnymi drzwiami z tej szkoły. I ta zabawa trwała pierwsze 2 tygodnie, aż się nauczycielki wkurzyły z moją mamą też i przenieśli mnie do innej szkoły. To był jeden dzień. Ale tak mi się zabawa nie skończyła, bo mama sobie ubzdurała, że ja wtedy mógłbym mieć pianino i uczenie się na pianinie w domu. Czyli kupiła ten cały fortepian, co kosztowało kupę kasy i teraz ja miałem podwójny problem, bo ona cały czas mówiła, ile to kosztuje, jakie to jest fajne, a mnie to zupełnie nie interesowało. I teraz czułem się winny, wie, że ona całe swoje oszczędności wkłada w ten fortepian, a ja tego nie lubię. Ale skończyło się na tym, że ja tego prywatnego nauczyciela do domu nie wpuszczałem. Bo on dzwonił, a ja byłem sama, mama była w pracy, ja po prostu drzwi nie otwierałem. I facet się po prostu w końcu wkurzył i przestał przychodzić. I to trwało tam jeszcze trochę, aż mama w końcu zrezygnowała z tego wszystkiego, pianino zostało sprzedane i ja miałem nareszcie święty spokój. Ale to trwa bardzo długo.
To tylko taki przykład, na przykład wychowywania, żeby komuś było dobrze. Ale ta pierwsza część uważam, że jest dosyć ważna. Ja to widzę po moich córkach, też po latach, że to, co troszeczkę zagrało, to było to, gdzie ja byłem tak na tym poziomie, co naprawdę robię. Rozumiesz, ja mówiłem o tym, co robię i dlaczego to robię i to do nich przemawiało, a nie mówiłem im, co oni mają robić albo my byśmy powinni zrobić, czy tak w ogóle, ale nikt jakoś tego nie robi i nie potrafi. Także po prostu zobacz się dokładnie. Bo dzieci patrzą się bardziej, właśnie one się uczą bardziej poprzez kopiowanie niż poprzez to, co tam niby mówisz, wiesz? Przynajmniej to jest moje doświadczenie. Dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze mam jedno pytanie, ostatnie. Właśnie, co robić, jeżeli brak planowania wywołuje brak poczucia bezpieczeństwa? No, to jest klasyka, ponieważ planowanie produkuje bezpieczeństwo, bo my sobie wyobrażamy, że będzie tak, jak sobie wyobrażamy i że coś do tego wniesiemy i mamy zaplanowane następne 10 lat. I to nam daje uczucie stabilizacji. Dlatego to jest bardzo ważny moment i dopiero ten brak planowania udaje nam się, jeżeli jesteśmy bardziej przebudzeni. To wtedy możemy się bardziej obchodzić z tą, ja nie wiem jak będzie, a mimo to jestem i nie uważam tego za zagrażające. Jeżeli nie jesteśmy przebudzeni, to planowanie jest tak, jak piszesz, jest ważnym elementem stabilizacji naszej osobistej jaźni. Dlatego zawsze mamy plan B i nawet C. No dobrze, słuchajcie, to zakończmy jeszcze 2 minutkami ciszy.